Okej, słuchajcie, jeszcze dzisiaj szybko rzucę wam filmiki o tych sterownikach, także zapraszam do oglądania, nie przedłużam, lecimy. Dobra, słuchajcie, lecimy za ciosem. Szybki filmik będzie z montażem pierwszego sterownika, który ogarnąłem w miarę. Porobiłem tutaj kabelki, ładnie polutowałem od tego wyświetlacza. To jest ten sterownik. Przelutowałem w ogóle ścieżki, tam gdzie idą te fazy. O wiele, wiele dałem tam więcej cyny, także pogrubiłem, można powiedzieć, te ścieżki. Tak jak to jest w naszych sterownikach, że one są takie grube, jest tej cyny nawalone, a nie, że po prostu jest praktycznie goła ścieżka i potem one się przepalają. Nic dziwnego, jak pójdzie więcej amperów. Słuchajcie, montuję ją do hulajnogi z kołem 250 W, tej drugiej, do mojej. No, nie będę tego montował, bo po prostu szkoda mi rozbierać mojej hulajnogi. No i sprawdzimy, czy ten sterownik uruchomi po prostu koło normalnie, tak? Także jeszcze dzisiaj wleci filmik o jednym sterowniku. Dobra, słuchajcie, rura ze sterownikiem, z baterią podłączona. Została tylko kierownica i zaraz uruchamiamy hulajnogę. Zobaczymy, co się będzie działo. Słuchajcie, gotowe do włączenia. Kurde, ja nie pamiętam teraz, czy ja tutaj wgrywałem custom firmware'a. Jeszcze na odwrót kierownicę założyłem. Bo po prostu będę musiał zrobić coś takiego, słuchajcie, że... No kurde, przerwać nagranie, bo jak wejdę w aplikację, to mi się automatycznie... O, nagranie wyłącza. Także jak coś, to w OBS-ie domontuję drugą część, jeżeli tu jest custom firmware i muszę go po prostu ustawić, tak, żeby ta hulajnoga kręciła kołem. Dobra, najpierw włączymy ją. Pierwsze włączenie. Let's go. 92% bateria. No i mówię. Tryby przełącza. Okej, okay, hamulec. Dobra, muszę niestety przerwać nagranie, wejść w aplikację hacker z coś tam, coś tam, utility i po prostu ustawić sobie parametry na ten sterownik. Dobra, słuchajcie, zaraz zobaczycie, co się działo dalej. Ja szybko wgram kolejny filmik. To jest ten sterownik z zieloną płytką, pamiętajcie. Dobra, słuchajcie. Aha, tutaj mi się źle nagrało. Teraz będzie ok. Dobra, słuchajcie. Tutaj w tym sterowniku nie był wgrany custom firmware, także musiałem mu wgrać. I teraz sprawa taka. Tryb eco ustawiłem 8 km na godzinę na maksa. Tryb drive'a i dałem mu, poczekajcie, tryb eco 8 km na maksa. 8 amperów, 300 miliamperów, tryb drive 20 km na maksa, 15 amper i 500 miliamperów, no i tryb sport 30 km, 20 amper, tak, 20 amper i 500 miliamperów. Dobra, drive'a ustawiłem na hamowanie 20 amperów, quadratic i teraz słuchajcie, lecimy z tym, czy to działa. Tryb eco. 8 km powinno iść. Zobaczymy, czy będzie koło kręcić. Uwaga. W jednym kadrze to postaram się ustawić. No i sterownik nie działa. To jest ten, co miał polutowany ten MOSFET. Jeden. Sterownik nie działa. Dobra, w tryb dam z drive. Słuchajcie, uszkodzone. No, tam są uszkodzone te MOSFETy na bank. Tryb sport. Eko. Dobra, spróbuję go włączyć. Także mamy weryfikację pierwszego sterownika, co się z nim stało. Nie działa. Smutne, smutne, ale nie działa.
Jeszcze na chwilę zrobię pauzę. No powiem wam, że niestety, pomimo że sterownik sobie jest niby włączony, to nie działa. Nie działa. Nie idzie na fazy. Żadne napięcie tutaj z tych MOSFETów. Także dobra, weryfikacja już taka bardziej dokładna, że tak powiem. Zawsze to trzeba włożyć jednak do hulajnogi, połączyć silnikiem i następna moja taka myśl jest to, że będę testował już sobie to na zewnątrz ze sterownikiem. Koło gdzieś przymocuję do imadła czy czegoś takiego, do stołu jakoś. I żeby już po prostu nie tracić czasu na montowanie tego do hulajnogi i tak dalej, będę wiedział wtedy, czy sterownik jest sprawny, czy nie jest sprawny. Chociaż mogłem podłączyć wtedy sobie jakoś na kolanach, chociaż sprawdzić manetką gazu, nie? Całą kierownicę. Dobra. Dobra, słuchajcie, lecimy z ostatnim filmikiem. Jak widzieliście, ten sterownik nie działał, dlatego że on już tam był coś grzebany przy tym. Było pewnie jakieś zwarcie albo po prostu się przepalił jeden MOSFET. No i z tym sterownikiem właśnie będzie fajna zabawa, bo trzeba będzie wylutować wszystkie MOSFETy i będziemy je sprawdzać po kolei. Ale to już mówię, nie dzisiaj na pewno, nie chyba nawet jutro, może na weekend taką zabawę zrobimy. Dobra, słuchajcie. I teraz uwaga, wziąłem, jeszcze mnie korciło jeden sterownik, który robiłem z tą niebieską płytką. Powiem wam, że no zresztą oglądajcie, patrzcie się sami, co się stało. Bonus. Naprawdę już dzisiaj kończę z tym wszystkim, bo już jestem zmęczony masakrycznie. Ten sterownik. Słuchajcie, tu leży mój sterownik, który ostatnio robiłem. Także nie sugerujcie się tym. Aha, to jest mój sterownik, sorki. Tutaj z tym uciętym kablem, co był. Słuchajcie, płytka niebieska, podłączony Qstion firmware do zmiany kabelki. Przelutowałem tutaj, ładnie polutowałem. No i słuchajcie, patrzcie się na to. Naciskam manetkę. Koło działa. Sterownik działa. Hamulec. Hamulec działa. Teraz jest tryb drive. Dam teraz sport. Chyba 30 km ustawiłem. Właśnie 7. Hamowanie działa. Także chociaż jeden na razie sterownik działający. Dobra, nie przedłużam. Tam jeszcze trochę leciało tego filmiku, ale powiem wam, że tutaj jeszcze jest do roboty. Co? Pomaluję mu tą płytkę tym lakierem PVB 60. Zabezpieczę tutaj te wszystkie elementy, chociaż niby one są tam przemalowane, ale jeszcze ja poprawię tym PVB 60, na przykład złącza. Podleję troszeczkę, żeby ta woda w razie W nie wleciała. No i co tu jeszcze zrobię? Cable management, czyli pospinam trytytkami ładnie tutaj to wszystko. No i potem zamontuję to w tą obudowę, co on mi tam wysłał. Tylko jedną, niestety. No ale potem włożę go do hulajnogi i sobie troszeczkę pojeżdżę. A to już na weekend będę robił. No i został mi jeszcze jeden sterownik z tą taką gumą, gdzie jest gruba bardzo warstwa i jest ten error z Halem 18. Czyli tam będziemy musieli po prostu ten silikon zdjąć, przyjrzeć się płytce, jak to tam wygląda, pomierzyć, ewentualnie coś wlutować. Domyślam się, o co może chodzić, ale jeszcze nic nie będę zdradzał. Być może nagram o tym filmik, pokażę wam, czy udało się ten sterownik uratować.
No i chociaż mówię, jeden sterownik działający, zostały dwa, które no chciałbym naprawić. To było już w ogóle super kombo. Także na tym zakończę. Trzymajcie się, pozdrawiam.